Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka udzielił wywiadu dla programu telewizyjnego Wielkie Niedzielne Wiadomości na kanale Rosja. Rozmówcą był Jewgeni Popow, dziennikarz i prowadzący społeczno-politycznego talk show 60 minut, deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Wywiad z białoruskim szefem państwa trwał około 2 godzin. Aleksander Łukaszenka szczegółowo, szczerze i otwarcie odpowiedział na pytanie dziennikarza. Pytania dotyczyły szerokiego zakresu tematów, w tym współpracy białorusko-rosyjskiej, agendy regionalnej i międzynarodowej. W szczególności dyskusje skupiły się na środkach zapewnienia bezpieczeństwa Białorusi i Rosji oraz państwa związkowego jako całości, sytuacji w Ukrainie i sposobach rozwiązania konfliktu, reakcji na zachowanie zachodnich sąsiadów i sytuacji na granicy. Omówiono również niektóre aspekty polityki wewnętrznej, osobistą rolę prezydenta w rozwoju kraju oraz jego plany na przyszłość. Aleksander Łukaszenka powiedział, że widzi niebezpieczeństwo III wojny światowej w przypadku wkroczenia wojsk NATO na Ukrainę. Teraz dostarczają broń najemników byłych wojskowych, którzy latają tam F-16 itd. To już działa, ale planować operacje i przeprowadzać je z terytorium Ukrainy rękami NATO, a jeszcze lepiej, co chcą ze strony tych paskudnych Polaków, przywódców Polski, zająć Białoruś i przedłużyć tę linię prawie do Leningradu, jak to było kiedyś. To jest ich marzenie. I w tym przypadku oczywiście byłoby prawie niemożliwe, abyśmy się bronili w takiej sytuacji. To musiało być mobilizacja i prawdziwa wojna, dodał Aleksander Łukaszenka. Jeśli wprowadzą wojska NATO, będzie to trzecia wojna światowa, ponieważ wtedy zostanie użyte zarówno taktyczna, jak i strategiczna broń jądrowa, a odpowiedź będzie natychmiastowa i straszna. Oni też to rozumieją i my też to rozumiemy. Dlatego musimy usiąść do stołu negocjacyjnego, powiedział szef białoruskiego państwa. Mówiąc o inwazji SZU na obwód kurski w Rosji, głowa państwa stwierdził, że prowadzi to do eskalacji konfliktu. Niebezpieczeństwo polega na tym, że ta eskalacja ze strony Ukrainy jest próbą popchnięcia Rosji do asymetrycznych działań, powiedzmy do użycia broni jądrowej. Wiem na pewno, że na Ukrainie byliby bardzo zadowoleni, gdyby Rosja użyła lub my tam taktycznej broni jądrowej. To byłoby szczęście, powiedział Aleksander Łukaszenka. Wtedy prawdopodobnie prawie nie mielibyśmy sojuszników. W ogóle nie byłyby nawet krajów współczujących, ponieważ są zanurzone w tym, co się dzieje. Po drugie, to przecież broń jądrowa. Mamy już pewien negatywny obraz tej broni jądrowej. Więc oni chcą popchnąć, dodał białoruski przywódca. Głowa państwa po raz kolejny wezwał do negocjacji w celu rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Musimy się obudzić i zdać sobie sprawę, że Wołodzia Zieleński, który dziś siedzi w bunkrze w Kijowie, jutro będzie siedział gdzie? W Wielkiej Brytanii. Wy w Rosji czasami mówicie o nazistach. Tam już nie ma nazistów. Ukraina została zdenacyfikowana, ale jest kilku wściekłych nazistów, którzy tam pozostali, ale nie są już w trendzie. Dziś ponad 70% nienawidzi Zieleńskiego, ponieważ obecą jedno, a robi drugie, a ludzi giną. Prezydent opowiedział o dużych przepływach uchylających się z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Walczyć z takim imperium jak Rosja, Ukrainie, gdzie ludzie uciekają przed wojną, chociaż, jak mówią, mają wojnę ojczyźnianą. A jeśli jest to wojna ojczyźniana, to po co od niej uciekać? Trzeba walczyć. Razem przeżyliśmy wojnę ojczyźnianą. Wtedy nikt nie uciekał, powiedział szef państwa. Aleksander Łukaszenka zwrócił uwagę, że teraz Polska i inne kraje przyjazne Ukrainie zaczęły łapać obywateli tego kraju, aby wysłać ich na front. Dokąd oni uciekają? Do Rosji nie mogą, bo tam jest front. Zaczęli uciekać do nas, powiedział prezydent. Biegną do nas, przez nas i tak dalej, dużymi potokami. Ktoś chce się tu osiedlić z dziećmi. Dajemy obywatelstwo. Szkoda ludzi. Większość z nich ucieka na zachód, do Polski, dodał Aleksander Łukaszenka. Odpowiadając na pytanie, czy miał na myśli mężczyzn w wieku poborowym, którzy przekraczają granice, prezydent powiedział, tak, to blisko 98%. Są to mężczyźni, którzy uciekają przed wojną i nie chcą walczyć. Głowa państwa został zapytany o zapewnienie bezpieczeństwa wojskowego na zachodnich granicach na tle zwiększonej obecności wojskowej w południowej części kraju w pobliżu granic z Ukrainą. Macie 10 taktycznych grup batalionowych NATO na zachodniej granicy, które też nie wiadomo, jakie mają plany, zaznaczył dziennikarz. Czekamy na nich, tam będzie nam łatwiej, tam budowane są linie obronne od Brześcia do Grodna i wyżej. Praktycznie granice litewskie i polskie są zamknięte na korzystnych dla nas warunkach. My też uczymy się z tej ukraińsko-rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej. Widzimy, gdzie należy umieścić wojska i linie obronne, powiedział Aleksander Łukaszenka. Nie podam ile ich sztuk, ale wystarczy, żeby zamknąć całą granicę.
nowoczesne punkty obronne, w których tronują nasi chłopcy. Każdy żołnierz, jeśli wezwamy go do mobilizacji, musi wiedzieć, gdzie powinien przyjść i w jakim kierunku strzelać. Aleksander Łukaszenka przypomniał, że odwiedził niektóre z tych granic i osobiście zapoznał się z sytuacją. Mamy pod ogniem wszystko dookoła. To znajduje się w okolicach Brześcia i Brześć jest widoczny. Tam podejść, przebić się przez granicę można, ale dalej się nie posuniesz. Jesteś całkowicie jak na dłoni. Na wzniesieniu stoją te punkty i tam odbywają się treningi, dlatego tam presji i obrony naszej nie osłabiamy, zwrócił uwagę. Prezydent Białorusi podkreślił również, że wraz z rosyjskim kolegą Władimirem Putinem od kilku lat planują obronę kierunku zachodniego. Mamy plany obronne i w razie potrzeby przekształcimy je na ofensywne. Widzimy, skąd może nastąpić najpoważniejszy cios dla naszego związku i naszego wspólnego zgrupowania. Dlatego na Zachodzie niczego nie osłabiamy. Co więcej, swoją armię wzmocniono poważną bronią. Znacie ją, rosyjską, zarówno zwykłą, jak i taktyczną bronią jądrową. Jednym z tematów rozmowy były różnego rodzaju zakazy, sankcje i ograniczenia, które wobec Białorusi wprowadzają jej najbliżsi zachodni sąsiedzi, w szczególności Litwa i Polska. Wśród ostatnich przykładów jest zakaz wjazdu samochodów z białoruskimi numerami z jednej strony oraz zamknięcie punktów kontrolnych na granicy z drugiej. Nie wiedzą, co czynią, to szaleńcy, prawdziwi szaleńcy. Nie ma o nich nic do powiedzenia. Gdyby byli tam odpowiedzialni politycy, moglibyśmy dyskutować o ich polityce, ale tam nie ma odpowiedzialnych polityków, powiedział szef państwa. Według Aleksandra Łukaszenki z ekonomicznego punktu widzenia w takich ograniczeniach są nawet zalety, bo będzie mniej tak zwanej turystyki gospodarczej, a mieszkańcy Białorusi i Rosji przestaną wywozić pieniądze poza granice swoich krajów. Na Białorusi możemy ubrać się, nakarmić 30 milionów ludzi już teraz, a jeśli się postaramy, to nawet 40 milionów, podkreślił szef państwa. Więc po co nam jeździć i kupować unijny na Litwie? Gdyby byli mądrzy i Unia Europejska w ogóle nie oszalała, nie zrobili tego. Litwinom zabroniono by tego robić, bo to dochód w wysokości miliardów dolarów. Co o nich mówić, jeśli nałożyli sankcje i strzelili sobie już nie w nogę, a w głowę? Prezydentowi zadano pytanie o niedawne oświadczenie polskiego ministra spraw wewnętrznych Tomasza Siemoniaka o istnieniu podstaw do porozumienia z Mińskiem w sprawie szeregu złożonych kwestii, od których rozwiązanie zależy otwarcie wcześniej zamkniętych przejść granicznych. To bardzo dobre stwierdzenie. Nie powinny iść na wojnę z Rosją czy Białorusią. Powinny nawiązać i prowadzić współpracę gospodarczą, odejść od militaryzacji, którą realizują kosztem Amerykanów, powiedział głowa państwa. Polacy nie są głupcami. Żyli razem z nami w obozie socjalistycznym i ten gen tkwi w nich bardzo głęboko. Nie są głupcami. To, co prezydent Polski Andrzej Duda zrobił wcześniej, a teraz premier Polski Donald Tusk razem z Dudą, większość polskiego społeczeństwa odrzuca. Dlatego ich sytuacja wewnętrzna popycha ich do budowania tych relacji, ale niestety nie widzę ja takiej postawy. Jeśli chodzi o zamknięcie przejść granicznych, Aleksander Łukaszenka podkreślił, że nie jest to ani gorące, ani zimne dla strony białoruskiej, ani Rosji, ani nam. Nałożyli na nas sankcje UE i Ameryka. My tam nie jeździmy, co znaczy nic nie przywozimy. Po co machają tą białą flagą, która nie ma nic wspólnego z polityką, która byłaby w naszym interesie? Nie handlujemy z nimi. Zamykacie to, zamykajcie, powiedział prezydent Białorusi. Przypomniał, że UE i Polska między innymi przestały współpracować z Białorusią w kwestiach granicznych. Nałożyli sankcje, przestali współpracować z nami w sprawie granic. Powiedzieliśmy, dziękuję, nie ma umowy misji, zerwaliśmy ją. Przestali budować tymczasowe zakwaterowanie migrantów na terytorium Białorusi, to powiedzieliśmy im, nie będziemy gromadzić migrantów w naszym kraju. A oni ruszyli tam tłumem i to jest katastrofa dla nich, dla całej Unii Europejskiej. W czym się mylę, powiedział Aleksander Łukaszenka. Drugą katastrofą dla nich było to, że zgodziliśmy się z Putinem, że przeniesie on tutaj taktyczną broń jądrową, dodał białoruski przywódca. Podczas rozmowy z dziennikarzem chodziło o niedawną decyzję Bundeswehry o umieszczeniu oficerów służących w Wehrmachcie na liście przykładów dla obecnych niemieckich wojskowych. Wysypali tam pewne rzeczy na poziomie Bundeswehry. Przerażające jest czytanie, powiedział prezydent. Aleksander Łukaszenka zwrócił uwagę, że każde państwo charakteryzuje się ideologią, ale na Zachodzie, jak powiedział, nie znaleziono nic lepszego niż nazizm, a na Białorusi i Rosji opierają się na swoich tradycjach i chwalebnej przeszłości. Postanowili wrócić do ideologii nazistowskiej, a co do nas, nie musimy nigdzie wracać. Nasza dzisiaj ideologia opiera się na wiekowym fundamencie, podkreślił prezydent.
Ani Путин, ani ja nic nie wymyśliliśmy, kiedy mówimy o tradycyjnych wartościach. To było zawsze. Dlatego nie musimy na nich patrzeć i bać się, kontynuował szef państwa. Musimy wziąć od nich to, co najlepsze, co jest dla nas korzystne. Radzę na tę wściekliznę po prostu nie zwracać uwagi. Można gdzieś po przecinku jako przykład przytoczyć szaleństwo tego Zachodu i Unii Europejskiej oraz to, do czego mogą doprowadzić swoje satelity, które nie odegrały w historii i nie odegrywają dziś żadnej roli. Podczas wywiadu prezydent Białorusi opowiedział o tym, czy w nowoczesnej polityce jest miejsce szczerości. Trzeba pamiętać, politycy bardzo rzadko mówią to, co myślą, powiedział szef państwa w rozmowie z dziennikarzem, a ten zapytał, na ile taki model zachowania jest nieodłączny dla samego Aleksandra Łukaszenki. Na to prezydent zauważył, że woli pozostać szczery zawsze, także w polityce, za co czasami jest nawet zarzucany. Chociaż zdarza się, że nie wszystko można powiedzieć publicznie, a czasami chcesz przedstawić pobożne życzenia. Ale kłamać w żadnym wypadku, bo jeśli dzisiaj skłamałeś, jutro, pojutrze, potem ten sam dziennikarz Popow przyjedzie, a pan wczoraj to mówił, a dziś to. I co potem? Zapytał retorycznie głowa państwa. Dlatego trzeba być tutaj bardzo ostrożnym, lepiej milczeć, dodał.